Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i z góry przepraszam za brak kamerki i tutaj zmieniony troszkę wygląd. Głos też jest pewnie nieidealny, lecz no jestem na wyjeździe i muszę nagrywać z laptopa. Mus to mus. Mistrzostwa Świata w Warszawie się odbywają. Jesteśmy po pierwszym dniu. Pięć pierwszych rund zostało rozegranych. No i arcyciekawa, pełna chaosu partia pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą, naszym polskim liderem, a niezwykle grającym ciekawe szachy Badurem Dżobawą. Moi drodzy widzowie, partia była grana tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Była to partia numer 5 w pierwszym dniu. No i bardzo, bardzo ciekawe akcje się działy. Otóż przejdźmy do rzeczy. D4 tak rozpoczął Janek. D5 odpowiedział Badur Dżobawa. C4 i pionek zbił na C4. Przypomnę tylko, że Badur Dżobawa gra w szachy bardzo niekonwencjonalnie. On potrafi fantastycznie grać tak nietypowo, nieschematowo, więc bardzo trudny przeciwnik. Janek dobrą koncepcję tutaj wybrał, mianowicie taką, żeby grać z przeciwnikiem dosyć spokojnie, pozycyjnie. No i zobaczmy, jak to dalej się toczyło. Po skoczek F3 i F6 E3 zagrał Janek. Tutaj goniec G4, goniec zbił na C4. Mamy typowy gambit hetmański i posunięcie E6. Tutaj nasuwa się taka mała pułapeczka. Jeżeli czarne by na przykład zagrały takie posunięcie jak C6, przypuśćmy takie posunięcie, to następuje taki ciekawy motyw. Warto oczywiście go pamiętać i znać. Jest to mianowicie ruch goniec bije na F7. Jeżeli król odbija, to jest skoczek na E5. Król zagrywa na E8 lub na G8, to bez większego znaczenia dla białych. I tutaj odbijamy z gońca na G4, więc wszystko fajnie działa, pionek więcej. Ale w partii właśnie nastąpił ruch E6. Janek odpowiedział ruchem H3, goniec na H5. Skoczek C3, wyprowadzamy kolejną figurę. Skoczek na C6. No, Badur Dżobawa naprawdę lubi grać bardzo ciekawe szachy, szczególnie widać to po tym skoczku, ale to jest teraz ruch bardzo, bardzo normalny. Na co Janek odpowiedział ruchem A3, żeby tutaj ograniczyć tego gońca B4 przede wszystkim. Posunięcie A6. Widzimy ten sam układ, żeby goniec nie atakował skoczka przy okazji, bo czasami jak zagramy ruch G4 i już stoimy gońcem na B5, no to ten skoczek potem na E5 może fajnie z gońcem działać i naciskać na skoczka C6. W tej sytuacji G4 nastąpiło od ręki od Janka. Tutaj goniec zagrał na G6 i skoczek na H4. Od razu ten skoczek chce wyjaśnić gońca. To jest jak najbardziej znany schemat w hetmańskim. W tej sytuacji goniec zagrał na D6, na co Janek od razu wybił tego gońca, żeby mieć z głowy. Pionek zbił na G6. No i teraz ruch taki, można powiedzieć, normalny, taki spokojny w hetmańskim. Jest to ruch goniec D2. Ciekawe posunięcie. Co się okazuje, jest to pierwsza linia silnika. No, czyli Janek widać, że jest dalej w przygotowaniu prawdopodobnie i te schematy miał opracowane, bo tutaj się narzuca na przykład taki ruch jak B4 i goniec B2. Takie typowe zagranie, ale goniec D2 jak najbardziej normalne. Ten goniec czasami się przydaje tutaj w asekuracji skrzydła hetmańskiego. Można też próbować zrobić potem długą roszadę. E5 ze strony Dżobawy. No i po tym posunięciu Janek oczywiście tutaj przepycha pionka D5. No tak trzeba, bo jeżeli byśmy tutaj wybili na E5, no to problemy czarnych się kompletnie rozwiązują. Ten skoczek świetnie by stał na E5 z tempem, by atakował nam gońca. No więc D5 jest raczej koniecznością. Skoczek zagrywa na E7. I teraz dosyć ciekawy ruch, bardzo fajny, wtrącony, mianowicie G5. Gonimy tego skoczka. Zobaczcie, dwa skoczki bardzo mocno uderzają w punkt D5. No wiadomo, że zawsze można spróbować zagrać E4, żeby obronić, ale wtedy tutaj pionek C6 by nas mocno podrywał, więc ruch G5 od razu tego skoczka wyrzuca do obozu no, Dżobawy, czyli tutaj na D7, ale te skoczki zawsze pamiętajmy o tym, że manewrują. I teraz ruch hetman G4. Bardzo ciekawe posunięcie. Ten hetman tutaj spełnia bardzo fajną rolę. On tutaj dobrze asekuruje pionki, no i przede wszystkim nie ma co go zaatakować. I to jest bardzo, bardzo fajny ruch, jeśli chodzi o przyszłościowy atak, bo jeżeli tutaj czarne spróbują zrobić krótką roszadę, no to zawsze ten hetman się przydaje. Tutaj szybciej wskakuje na przykład na wolną linię. Ja zdaję sobie sprawę, że jest pionek, ale ten pionek tutaj zawsze będzie szedł
do przodu, no i hetman z wieżą tam mogą próbować się dostać do króla. Na co tutaj czarne odpowiedziały skoczek f5, Janek h4, no obronił, zawsze ma opcję podważenia tutaj skoczka f5 poprzez ruch h5. Goniec zagrał na e7, bardzo sprytne manewry przeprowadza Dżobawa z tego względu, że ten skoczek może znaleźć lepszą placówkę na polu d6, skąd może uderzać w gońca, no i przede wszystkim skoczek na d6 po prostu się bardzo ładnie rozgałęzia w każdą stronę. No ale Janek zrobił długą roszadę, no i tutaj zaczęły się fajne akcje. Mianowicie skoczek zagrał na d6, goniec wrócił na e2 i skoczek zagrał na c5. Zobaczcie, moi drodzy, jak te skoczki fajnie się tutaj pomanewrowały. Ten skoczek grozi takim zagraniem jak na b3, żeby zrobić widły, ewentualnie zbić gońca. Tylko że Janek teraz zaskakuje w ogóle chyba wszystkich. No i zagrywa taki ruch naprawdę ideowy i no taki, można powiedzieć, arcymistrzowski. Jest to ruch hetman na G2. Niezwykle ciekawe posunięcie, dosyć trudne, ale jaka jest idea tego ruchu? Mianowicie, hetman dobrze wspomaga pionka, to jest jedno. I wpuścił hetman tutaj gońca na G4 i nie pozwalając przeciwnikowi zrobić w przyszłości długiej roszady. To jest niezwykle ciekawy plan i bardzo, bardzo dobry. Zobaczcie, że w ogóle się tutaj Jan Krzysztof Duda nie boi zagrania skoczkiem na B3, bo przykładowo, jakby skoczek zagrał na B3, to król B1, a po wymianie gońca na D2 wieża wybija. No i tak naprawdę nie ma to większego znaczenia dla białych. Ten goniec tutaj mógł być spokojnie wymieniony. To wszystko zależy od pozycji. I na przykład po ruchu B5 skoczek ładnie mógłby zagrać na E4, próbując tego aktywnego skoczka wymienić, grać na różnopolowe gońce, ale zobaczcie, że wieża w przyszłości ma świetną linię C. Tutaj można też po krótkiej roszadzie atakować bardzo łatwo przeciwnika. No, same, myślę, plusy w tej sytuacji dla białych. Ale po hetman G2 Dżobawa, jak to w swoim stylu, postanowił od razu tutaj przeciwnik atakować. Mianowicie ruch B5. No tak, ten ruch może przysporzyć trochę problemów, ale Janek, no tutaj powiem wam szczerze, no gra pierwszą linię komputera. Ja jestem w szoku, że takie ruchy tutaj są wykonywane. Nie są to proste posunięcia. Jest to ruch, już nas tutaj przyzwyczaił nasz arcymistrz do takich posunięć. Król C2. W ogóle król broni się sam, nie pozwala wejść skoczkowi, a przy okazji tutaj wolna linia, zawsze jedyneczka się trochę zwalnia, zawsze ta wieża może dobrze podziałać. No i zobaczcie, że tak naprawdę co zrobić teraz temu królowi? Ciężko stwierdzić. Dżobawa zagrywa posunięcie wieża B8. Jest to plan logiczny, bo chce próbować grać na pewno B4, na co Janek odpowiedział skoczek A2. No i to jest takie posunięcie, znaczy to jest dobre posunięcie, to jest jedno, ale dosyć trudny ruch, ale widzimy logiczne podejście. Skoczek B4, skoczek C6 i robią się ogromne problemy. Inną alternatywą w tej sytuacji po wieża B8 na pewno byłoby zagranie B4. Ja przypuszczam, że ten ruch mógłby być bardziej solidny dla białych, z tego względu, że co grać czarnymi. Skoczek, no jak ucieknie do tyłu, no to ucieknie. Jest czas potem na koordynację figur dla białych. No skoczek A4 nie może. Skoczek A4 wydaje się agresywnym posunięciem. Sprawdźmy, co by po tym posunięciu mogło nastąpić. Otóż dosyć proste wybicie i goniec bije A6. W ogóle zimna krew, stalowe nerwy tutaj na pewno by podziałały na stronę Janka. No tak należałoby grać. Chodzi o to, że tak. Goniec Z2 teraz świetną rolę spełnia, bardzo dobrze asekurując pionka B4. To jest ważne, dlatego że goniec tutaj czasami chce się poświęcić na B4 i dobrać się do białego króla przy pomocy wieży i oczywiście przy pomocy hetmana. Na przykład jeszcze po ruchu C6, żeby otwierać pozycję, można by było spokojnie wybić na przykład wieża B6 i goniec mógłby wrócić na E2. Zobaczcie, też bardzo fajny plan tego hetmana. Hetman dobrze asekuruje piona. Białe tutaj są w porządku. Tutaj zdążą na przykład zagrać wieża C1 i schować króla na D1 na E1. Takie manewry można jak najbardziej przeprowadzać. No cóż, ale poszło inaczej. Równie ciekawie, skoczek zagrał na A2, hetman D7 i goniec od razu się kładował na G4. Zauważcie, że jest atak na tego hetmana. No i właśnie, co grać? Mianowicie skoczek zagrał na F5. Teraz zapewne zadajemy sobie pytanie, czy można zagrać ruch E4. Otóż takiego ruchu w partii nie było, ale sprawdźmy, co by nastąpiło po E4. W ogóle E4 jest to ruch, no niestety, wypuszczający dużą inicjatywę białych. Dlaczego? No dosyć trudne tutaj taktyki się pojawiają. Mianowicie czarne mogłyby zagrać B4.
O tym posunięciu goniec na przykład mógłby wybić posunięcie A5, czyli totalnie tutaj czarne ryzykują całym materiałem, aby otworzyć swoje figury i atak na króla białego. Po wybiciu na przykład na C5 pięknym ruchem byłby hetman B5. I moi drodzy, bardzo trudne warianty. W ogóle pozycja białych jest świetna. Tutaj podwisa jeszcze figura, ale zauważmy, że jak będzie bicie na F5, no to ten hetman może tutaj się dobrać do króla i będzie bardzo niebezpiecznie. W zasadzie koniec partii by był, więc no, nie można sobie na to pozwolić. Ciężko stwierdzić, co tu grać białymi. Na pewno czarne zyskują inicjatywę, na co białe nie mogą pozwolić, więc temat skończony. Tutaj ruch E4 nie wchodzi w grę. W każdym razie Janek zagrał skoczkiem na B4 i skoczek świetnie na C6 może się uplasować. Posunięcie wieża B6 ze strony czarnych. Tutaj taka mała asekuracja również i przy okazji pion broniony, no ale ten pion nie jest najważniejszy. Tutaj pion A5 będzie chciał zagrać. Goniec na C3 i widzimy tutaj koordynacja figur białych się polepsza. Posunięcie A5, na co Janek skoczek na C6 bez wahania. No i ruch B4. Z tym ruchem oczywiście trzeba się liczyć, ale pragnę Was uspokoić, moi drodzy. Pozycja tutaj białych jest naprawdę bardzo dobra, choć wydaje się, no już troszeczkę robi się gorąco, że tak powiem. Wizualnie widać, że figury tutaj zaczynają żyć. Jak należałoby zagrać? Przede wszystkim należałoby wybić pionka, a potem wybić pionka na E5 i pozycja myślę, że w porządku, ale to, co Janek zagrał w partii, też jest bardzo dobre. Właśnie to są takie tylko oceny silnika, troszkę lepsze, troszkę gorsze. Po tym wybiciu pionek wybił na A3, pionek wybił na A3 i zrobiona roszada. No i jak się tutaj zachować w tej sytuacji? Król jest naprawdę tutaj mocno osłabiony. Bardzo fajnie hetman przede wszystkim na diagonali działa. I Janek teraz postanowił zagrać H5. Podważyć troszkę skoczka F5, a przy okazji otwierać linię. Zauważmy, że tutaj chcemy wybić, zagrać hetmanem, dać mata. No to się oczywiście łatwo mówi, ale no przede wszystkim gryźć przeciwnika trzeba. Na co Badur no już tutaj przede wszystkim nie wytrzymuje pewnie sytuacji, no i stawia wszystko na jedną kartę, czyli wybija wieżą na C6. Dosyć agresywne posunięcie, lecz silnik bardzo lubi ten ruch białych. No wiadomo, silniki lubią brać materiał, bo wszystko potem przeliczają, czy się bronią i czy jest partia wygrana. Po wybiciu na C6 hetman zagrywa na E6 i hetman D5 jedyny ruch, który tutaj daje jakieś no, opcje obrony. Zresztą ten Janek ten ruch zagrywa oczywiście dosyć szybko, więc też i pewnie, i wie, że tutaj jest dobrze. Ale następuje ciekawy ruch skoczek na E3. Dużo taktyki się dzieje, dużo, dużo właśnie fajnych, ciekawych zagrań. No tutaj wybić trzeba, nie ma innej opcji. I hetman wybija gońca, na co tutaj Janek wybił pionkiem na G6. No i teraz, moi drodzy, najlepszy to ruch nie jest. On nie wypuszcza tutaj przewagi białych, ale istnieje fantastyczne zagranie, które mogłyby białe tutaj zrobić. Naprawdę ruch genialny. Tu zauważmy tylko, że bardzo niebezpiecznie tutaj wygląda hetman A4, ale jak Janek zbija na G6, no to prawdopodobnie liczył się z tym ruchem. Jak można by było zagrać w tej sytuacji, żeby przeciwnika tutaj czarne spróbować załatwić? Moi drodzy, jest to posunięcie H6. Bardzo ładny ruch. Chodzi o to, żeby otworzyć gońca i żeby wpakować tam wieżę na H8 z matem. Jest to taki typowy motyw, jak tutaj czarne mogą zareagować. Mianowicie, na przykład po ruchu A4 hetmanem na A4 szach, król D2 i powiedzmy wieża D8. No taki ruch może się narzucać, ale ten ruch bardzo szybko przegrywa. Dlaczego? Spróbujmy zatrzymać materiał, znaleźć opcję. Moi drodzy, w tej sytuacji można by było zagrać H7 z szachem. No król F8 nie może, bo jest oczywiście prosty mat, więc król H8. I teraz wybicie wieży, dosyć przyjemne posunięcie. Goniec G7, król G7 i hetman H8 z matem. Bardzo ładna taktyka, która mogłaby się udać, ale wieża D8 oczywiście tak w partii, no tak nie wiadomo, czy by poszło, no ale to jest tylko przykład. Inna opcja teraz dla czarnych to na przykład skoczek E4, której bardziej się możemy obawiać, ale król zagrywa na A1 i hetman C2. Zobaczcie, hetman chce dać mata, broniąc jednocześnie skoczka. W tej sytuacji jednak białe mają kolejną świetną odpowiedź. I byłby to na pewno ruch
H7 z szachem, król H8 i znowu poświęcenie gońca na G7. Piękne taktyczne motywy w tej partii są nieuniknione. Po wybiciu na G7 jest hetman E5. No i okazuje się, że tutaj białe przejmują ogromną inicjatywę. Jeżeli skoczek zagrywa na F6, to tutaj nie ma mata na F2, więc można wybić na przykład gońca. A jeżeli powiedzmy goniec F6, no to dorobienie hetmana, wieża wybija, wybijamy na F6 z szachem, skoczek wybija na F6, moi drodzy, i wybijamy na H8. No, partia jest totalnie wygrana dla białych, ależ by się mogło podziać po ruchu H6 w tej sytuacji. Jednakże Janek no, zagrał inaczej. Janek wybił tutaj na G6, na co czarne odpowiedziały szachem i tutaj się pojawiły małe grymasy ze strony naszego arcymistrza, no ale ruch E4 jak najbardziej jeszcze wszystko tutaj, tak powiem, trzyma. Po tym posunięciu hetman wybił na G6, trzymając związanie. No i teraz Janek dosyć ciekawy ruch zagrał. Mianowicie goniec F6. Ła! No, powiem szczerze, naprawdę fajne posunięcie. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi, ale myślę, że wieża D4 byłoby takim posunięciem, które dobrze tutaj wszystko scala. Jednakże, no, Janek to Janek, on szuka bardzo fajnych, efektownych ruchów, ale goniec F6 jest bardzo przyjemny. Dlaczego? Otóż, jeżeli czarne by wybiły tutaj na F6 pionkiem, no to wybijamy i sprawa jest prosta. Wieża wchodzi na G1 i jest po temacie. Nie ma co nawet analizować. Więc na przykład po wybiciu gońcem na F6 cały czas wybijamy tutaj pionkiem i wisi skoczek i cały czas wchodzi wieża G1. Proste rzeczy, no ale tak nie poszło. Po goniec F6 czarne zagrały gońcem na D6. Jak najbardziej dobre posunięcie ze strony Gruzina. I w tym momencie Janek zagrywa goniec D4. Stabilnie troszkę stara się ustawić gońca. Skoczek zbił na E4 i wieża D3. No moi drodzy, w tej sytuacji po wieża D3 to czarne przejmują sporą inicjatywę w tej pozycji. Panowie tutaj grali na sekundach. Powiedzmy około tam mieli 20 sekund na zegarze obydwaj. Dodawało się po 10 sekund, więc no nie było najgorzej. No i teraz po wieża D3, no tutaj jak należałoby zagrać w tej sytuacji? Przede wszystkim królem odejść ze związania. Byłoby to zdecydowanie lepsze. Jeżeli mamy opcję odejścia ze związania, no to starajmy się to, moi drodzy, czynić. Jednak po wieża D3 wieża zagrała na E8. Wspomogła tutaj skoczka. Król ucieka na B3. Już myśleliśmy, oglądając transmisję, że tutaj król pójdzie na A4, ale to już by było chyba harakiri. W tej sytuacji skoczek subtelnie wybił pionka, czyli zbieranie pionków. Goniec C3, no scala się tutaj wieża z hetmanem troszeczkę stabilniej. Wieża dała szacha na B8, król zagrał na A2. No i moi drodzy, pozycja jest tak około równości, aczkolwiek z małym tutaj na, z małą opcją, małą przewagą, taką minimalną dla czarnych, no ze względu na to, że czarnymi gra się tutaj chyba dosyć łatwiej. Skoczek zagrał na E4. No i teraz, moi drodzy, no niestety nasz Jan Krzysztof Duda popełnia no bardzo duży błąd. Zagrywa królem na A1. Spore przewinienie, zaraz wytłumaczę dlaczego, jak należałoby zagrać, mianowicie na przykład wieża E1, żeby tego skoczka od razu gonić. Po wymianie gońca wieża by mogła wybić, hetman F6, tam grożą maty na B2, więc na przykład hetman C4. No i ta pozycja jest oceniana przez silnik jako troszkę lepsza dla czarnych, przyjemniejsza, mimo że jest jakość więcej u białych, więc no ale na pewno tą pozycję lepiej grać w tym momencie białymi niż za chwilę, jak zobaczymy w partii. Mianowicie król A1, no niestety duży błąd Janka. Jak to wykorzystać czarnymi? Otóż Badur Dżobawa zbił na C3, wieża zbiła na C3, z grymasem tutaj Janek niestety musiał odbić i hetman F6. Chodzi o to, że to jest potężne związanie. No i tutaj przede wszystkim grozi goniec na E5, grozi wieża B3, jeszcze nie w tym momencie, bo jest na przykład hetman, ale już takie opcje się pojawiają. Hetman zagrał na D3. Też trzeba przyznać, że bardzo sprytna obrona z tego względu, że nie można goniec E5, bo hetman H7, hetman H8 i tam bierzemy wieżę. Na co tutaj czarne odpowiedziały? Wieża B3. No i hetman dał szacha, król F8 jedyne, kolejny szach nastąpił, król E7, panowie na sekundach tutaj grają, kolejny szach nastąpił, goniec E5, to są wszystko dobre ruchy czarnych w tym momencie i hetman C8, jedyna jakaś tam szansa, moi drodzy, na to, żeby pozycję zremisować. No bo jak na przykład wieża by wybiła, no to remis tutaj białe mają w kieszeni po takich po prostu ruchach hetman D7 i hetman C8. Na co mimo wszystko tutaj po hetman C8, jak grać? Badur Dżobawa również rewanżuje się Jankowi i zagrywa hetman E6. Jest to błąd.
Jest to błąd, który wypuszcza wygraną czarnych. Należało przede wszystkim zagrać hetmanem na d6. No i tu na przykład po hetman d7, czyli wymiana hetmanów. No i teraz tutaj, przepraszam, w tej sytuacji wieża mogłaby wybić na e5 wtrącenie. Hetman d8, wymiana hetmanów, wieża bije na c3. Wieżówka jest wygrana dla czarnych bez problemu. Jednak Badur Dżobawa z upływem tutaj czasu szybciej musiał grać, więc zagrał hetman e6, na co Janek odpowiedział zagraniem hetman c7. Kolejna piękna taktyka ratująca sytuację, dlatego że goniec wybić musiał, wieża wybiła, król wybił i wieża wybiła. Jakość więcej, ale niech nas nie zmyli ta pozycja, to jest bardzo trudna pozycja do obrony również dla białych. Trzeba bardzo, bardzo uważać, bo pionki są niezwykle groźne w połączeniu z gońcem. Jak sobie w tej sytuacji poradziły białe? Król zagrał tutaj najpierw na d5 z opcją ataku. Janek zagrał wieża c3, no nie chciał oddawać pionka. f5, piony maszerują. Król b1, g5. No przede wszystkim królem zmierzamy szybko po pionki. g4, król d3 jak najbardziej. Król oczywiście tędy też będzie miał szansę bronić. f4. No i Janek tutaj postanowił zagrać a4, żeby utrzymać pionka na białym polu, żeby goniec nie miał szansy go zaatakować. Na co czarne odpowiedziały f3, król na f3, król na e3, król na e5, wieża dała szacha. Tutaj, moi drodzy, ta pozycja... przepraszam najmocniej, nie wieża f5, tylko wieża zagrała na c4, oczywiście, pilnując pionka na c6. Ich goniec zagrał na b6. Ta pozycja, moi drodzy, no jest remisowa, tu nie ma co ukrywać. Po ruchu f2, wieża c1, król zagrywa na c7, król zbija pionka, goniec e3, dosyć sprytne zagranie, goniec chce się prawdopodobnie ustawić tutaj na e1. Wieża zagrywa na h1, król zbija pionka, nie ma innej opcji, król f3, goniec na c5, król e4, goniec b4, moi drodzy, król d4, 4, goniec e1. Goniec świetnie się ustawił, broniąc jednego piona i drugiego. Tutaj dosyć szybko to przesuwamy, gdyż pozycja jest no, remisowa po prostu. Król d7 i wieża f8, ale widać, arcymistrz szuka aktywności mimo wszystko. I po ruchach król e7, wieża f7, król e6, wieża f3, król d6, tu kolejny szach, szach na f6, król e7, wieża f3. Panowie zgodzili się na remis w tej sytuacji. No i po pierwszym dniu Janek ma 4,5 punktu, jest jednym z liderów, więc trzymamy mocno kciuki. Zachęcam do łapek w górę, będzie mi bardzo miło. I zapraszam na nowy kanał Chess Memories. Może komuś przypadnie do gustu. I pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.